Hej, sweeties! Dzisiaj porozmawiamy sobie o nawykach, które przyspieszą Twoje manifestacje. Jeżeli nie widziałeś live'a podstawy manifestacji, on jest zapisany tutaj na kanale, to go obejrz, bo bez tego dużo rzeczy może być tutaj dla Ciebie niezrozumiałych, a chyba chodzi tutaj o to, żebyśmy się zrozumieli, tak? Warto jest też podkreślić na starcie, że to, czy Twoje manifestacje, powiedzmy, udadzą się, czy zobaczysz je w swojej rzeczywistości, to nie jest wynik tego, co Ty będziesz robić w 3D tak naprawdę, czy na przykład chodzić na siłownię codziennie i jeść wegańsko. Nie, to jest wynik tego, co się dzieje tutaj. Skup się na tym, co się dzieje tutaj, bardziej niż na tym, co się dzieje tutaj. Bo to, co się dzieje tutaj, jest wynikiem tego, co się dzieje tutaj, ok? No i właśnie pierwszym z nawyków, które przyspieszą te manifestacje, to jest skupianie się na tym, co się dzieje u Ciebie tutaj. W momencie, kiedy manifestujesz na przykład konkretną osobę i w 3D widzisz, że ta osoba nie jest Tobą zainteresowana, to nie myśl sobie, o mój Boże, ta osoba mnie nie cierpi, ona mnie nie chce, tylko zastąp te myśli czymś, co jest totalnie przeciwne. No zresztą musiałabym tutaj zobaczyć od początku, jak działa manifestacja i jak działają afirmacje, tak? Po prostu zacznij afirmować. Na przykład jeżeli potrzebujesz, nie wiem, 10 tysięcy na coś tam, to nie siedź, nie płacz, że na twoim koncie jest tylko 100 złotych, tylko podziękuj za to, że na twoim koncie jest 100 złotych i możesz zrobić sobie wizualizację i wyobrazić sobie, jakbyś się czuła, czy czuł, gdybyś na przykład dostała już ten przelew na 10 tysięcy złotych, czy ile tam chcesz. Albo jakbyś się czuła w momencie, gdyby teraz ta osoba wykazała tobą zainteresowanie, whatever. Zrób sobie wizualizację po to, żeby zobaczyć, jak ty się czujesz w takim momencie. I wizualizacja jest po to, nie żeby zrobić sobie to raz i przez, powiedzmy, 2 minuty sobie coś wyobrażać, a później wrócić do szarej rzeczywistości, tylko po to, żeby zrozumieć, jak się czuje ta wersja ciebie, która już jest w tej twojej wymarzonej rzeczywistości i próbować jak najczęściej utrzymywać to uczucie w sobie. Właśnie to jest coś, co pomaga robić te tak zwane skoki kwantowe świadomości. Kolejną rzeczą jest journaling. Jest szczególnie ważny w momencie, kiedy ktoś dopiero zaczyna z dietą mentalną, że tak to ujmę. To, o czym ja mówiłam przed chwilą, czyli to kontrolowanie tego, o czym ty myślisz, to jest coś, co z czasem przychodzi dużo bardziej naturalnie, wiadomo, ale zwłaszcza na samym początku to może cię przerażać. I mimo wszystko możesz czuć przykre emocje związane z tym, co się dzieje w 3D i to jest totalnie normalne i zrozumiałe. Natomiast jeżeli zbyt dużo uwagi i energii skupiasz na tym, co się dzieje tutaj, a nie na tym, co się dzieje tutaj, no to ta manifestacja może być dużo bardziej opóźniona. Dużo bardziej opóźniona. Albo nawet możesz się w ogóle poddać, stwierdzisz, Boże, do dupy te manifestacje, to nic nie daje, to jest bullshit. I odsyłam do live'a podstawy journalingu. To jest przepotężne narzędzie, z którym możesz robić wszystko tak naprawdę. Możesz tutaj pisać sobie afirmacje, no wszystko, 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 wszystko. I robienie tego na co dzień, wiadomo, nie musisz codziennie pisać w journalu, pisz wtedy, kiedy czujesz potrzebę. Nie zmuszaj się. To jest coś, co sprawiło, że moje życie jest dużo prostsze i utrzymywanie diety mentalnej też jest o wiele, o wiele, o wiele łatwiejsze. No i w konsekwencji utrzymywania diety mentalnej te manifestacje moje pojawiają się dużo, dużo szybciej niż w momencie, kiedy ja nie poświęcałam aż tyle czasu na spisywanie sobie rzeczy w journalu. Kolejną rzeczą, która jest już jakby nie patrzeć takim ingerowaniem w 3D, to jest ograniczenie social mediów i sprawdzenie, co ty tak naprawdę oglądasz w nich. Bo to, czym karmisz swój umysł, też ma duży wpływ na to, co ty sobie manifestujesz. I w momencie, kiedy powiedzmy spędzasz na TikToku 2 godziny dziennie i oglądasz cały czas jakieś story time, typu, co zrobił mój toksyczny ex, byłam w toksycznym związku, chłopak mnie zdradził na imprezie z moją przyjaciółką, to ja też takie rzeczy oglądałam, okej? I to nie na zasadzie, że nie wiem, wyświetliło mi się, tylko ja
po parę godzin dziennie, jeszcze tak 3-4 lata temu, potrafiłam siedzieć i to oglądać. Tak ciągiem. Bo storytelling ma to do siebie, zwłaszcza taki dobrze opowiedziany, że jest po prostu wciągający. Ale w momencie, kiedy ty oglądasz to cały czas, to zaczynasz normalizować u siebie w głowie to, że na przykład faceci są toksyczni. I przez to możesz jakimś kurczę cudem kreować sobie takich w twojej własnej rzeczywistości, co nie? W sensie możesz kreować takich, mam na myśli na żywo, nie że słyszysz od kogoś tam, chociaż to też swoją drogą, tylko autentycznie możesz zacząć wchodzić w toksyczne związki, czy jakieś toksyczne przyjaźnie mogą się pojawiać. Także polecam po pierwsze ograniczenie czasu ekranowego, a po drugie zrobienie czystek w swoich obserwujących, na zasadzie w kontach, które obserwujesz i które oglądasz. Oczywiście, jeżeli na przykład tak jak ja obserwuję chyba, nie wiem, 600 osób na TikToku, ale ja TikToka nie oglądam prawie, że w ogóle. Jak widzę, że mi jakieś głupoty wyskakują i jeszcze jak widzę, że obserwuję tą osobę, to daję unfollow, ale przez to, że ja nie spędzam już tam prawie w ogóle czasu, tylko dodaję swoje i wychodzę, to nie odczuwam potrzeby robienia takich bardzo porządnych czystek. Także ja nie mówię, że musisz to zrobić, jeżeli też na przykład, nie wiem, nie wchodzisz na TikToka prawie w ogóle. Natomiast mówię tutaj zwłaszcza o mediach społecznościowych, z których często korzystasz. Tak samo grupy na Facebooku. Też miałam kiedyś tendencję do siedzenia w grupach typu, nie wiem, Wydry z Wolbromia, w sensie to jest taka grupa o Klaudelizie, czy jacyś podstreamerzy, czy nie wiem, ludzie, co się śmieją z innych ludzi po prostu. No, to nie jest vibe, który ja chcę mieć u siebie w życiu, to nie jest vibe, który oprócz w grupie na Facebooku chcę oglądać w swoim życiu prywatnym. Nie. Zastanów się, co ty oglądasz na co dzień i zrób czystki. No i ostatni nawyk, to jest po prostu dbanie o siebie codziennie. Codzienne okazywanie sobie troski, czy to afirmowanie na self-concept, czy po prostu nawet robienie sobie takiego everything shower. Rób coś, co sprawia, że ty czujesz się chciana, chciany i lubiana, lubiany przez samą siebie, samego siebie. Autentycznie. Bo pokazujesz tylko i wyłącznie samej sobie wtedy, czy samemu sobie, że jesteś osobą ważną, która zasługuje na dobre traktowanie, która zasługuje na to, żeby o nią dbać. Jeżeli chcesz, żeby na przykład inni ludzie ci pokazywali, że ty faktycznie jesteś osobą, o którą warto dbać, no to najpierw w pierwszej kolejności ty musisz zadbać sama o siebie. Naprawdę. Możesz sobie zrobić listę rzeczy, które sprawiają, że czujesz się zadbana czy zadbany i zastanowić się, które z tych rzeczy możesz na przykład zrobić w jakimś tam konkretnym dniu. Co mogę zrobić dzisiaj, żeby poczuć się jeszcze bardziej zadbana, czy jeszcze bardziej zadbany? Mam nadzieję, że przekaz był dla Ciebie pomocny i widzimy się w następnym.